Backrooms to ogromna przestrzeń, nie jako lokacja, nie jako pokój, nie jako hall czy cokolwiek, a jako sam nurt, jako uniwersum. Chociaż jakbyś zliczył metry kwadratowe, to też by wyszło dużo. Aczkolwiek na myśli mam to, że uniwersum Backrooms urosło już do takiego stopnia, rozrosło się tak bardzo, wykreowane zostało tyle leveli, tyle placówek, tyle bytów zamieszkujących to miejsce, a także tyle historii, na papierze będących częściami tego świata, jednak tworzącymi swoje własne rzeczywistości, z własnymi postaciami i organizacjami. Niemożliwym byłoby zebranie wszystkiego w jednym filmie, w jednej serii, na jednym kanale czy cokolwiek. Zatem myślę, że w obliczu tej całej bezradności i faktu, jak łatwo jest się w tym wszystkim pogubić, możemy zrobić tylko jedną właściwą rzecz. Zebrać 10 pierwszych poziomów Backrooms i opisać je w jednym filmie. Rzecz jasna, jak wspomniałem, Backrooms to tak gigantyczna rzecz, że ciężko byłoby pomieścić wszystko w jednym filmie, nawet w kontekście tych pierwszych 10 poziomów, jednak postaram się zrobić co w mojej mocy, byście dowiedzieli się jak najwięcej z tego filmu. Zatem siemano kocury, siemano bamburu, siemano koty, sztosy, kabanosy. Ja jestem Mondor i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym postaram się opowiedzieć o 10 pierwszych poziomach Backrooms, co uważam za dość karkołomne zadanie, ponieważ na temat tych pierwszych 10 poziomów szłoby zrobić na około 1,5 godzinny film, żeby zawrzeć jak najwięcej, lecz jednocześnie lekko przynudzać. Zatem ja postaram się zrobić to szybko, zwięźle i na temat. Nim zaczniemy, standardowo chciałem wszystkich zaprosić na mojego Instagrama, bo będę tam coraz bardziej aktywny. A także zostawcie kciuka w górę pod filmem, mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także suba na kanale, bo chciałbym niezmiernie bardzo dobić 150 tysięcy widzów do końca tego roku szkolnego. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie pierwszych 10 poziomów Backrooms. Na temat pierwszych 3 poziomów Backrooms nagrałem całkiem niedawno osobny film, zatem o nich wspomnimy sobie tak na szybko, w razie czego odsądzę do tego materiału, a tymczasem lecimy. Poziom zerowy. Hall. Ten poziom pod względem trudności przetrwania podchodzi pod klasę pierwszą, czyli w zasadzie jest bezpieczny, zabezpieczony i w zasadzie całkiem ciężko jest tutaj spotkać jakieś byty zamieszkujące Backrooms. Zdarza się to dosyć rzadko. Jest to ten najbardziej ikoniczny i najpopularniejszy poziom Backrooms, do którego noclipuje się najwięcej ludzi. I tak, znając życie, słyszeliście to już miliony razy, ale jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że muszę powiedzieć to ponownie. Poziom zerowy można wprost opisać jako labirynt składający się z milionów pokoi, z których każdy charakteryzuje się żółtą tapetą na ścianach, wilgotnym dywanem nasączonym nieznaną, aczkolwiek niezdatną do picia substancją, a także wszechobecnym światłem fluorescencyjnym, który wydaje ten ikoniczny, powiem to ponownie, brzęczący dźwięk i dodatkowo migocze w niektórych miejscach. Poza tym istotnym faktem co do poziomu zerowego, o którym zdaje się, że nie wspominałem nigdy wcześniej, ale mogę się mylić, jest, iż jest to przestrzeń nieliniowa. Wobec tego, tłumacząc z polskiego na ludzki, jeżeli pójdziesz prosto przed siebie, to skończysz dokładnie w tym miejscu, z którego rozpocząłeś swoją podróż. Wrócisz w to samo miejsce. Oczywiście należy również pamiętać, iż w tym miejscu nie działają jakiekolwiek GPS-y, kompasy i cała reszta. To chyba wiemy. I tak jak wspomniałem wcześniej, spotkanie tutaj jakiegokolwiek bytu czy istoty zamieszkującej Backrooms jest niezwykle niskie, a obecnie nawet niemożliwe, bowiem stara wersja poziomu 0 z Wiki została dawno zarchiwizowana i w tej chwili istnieje zupełnie nowa wersja, która poprawiła parę rzeczy odnośnie tego poziomu. W zasadzie niektóre zostały pozmieniane. Między innymi nie ma tutaj już żadnych placówek ani społeczności, to miejsce zamieszkujących. Dodatkowo nie spotkasz już, absolutnie nie możesz tutaj spotkać żadnego bytu. Dodatkowo na miejscu pojawiły się przykładowo kontakty w ścianach czy okazjonalne kamery, co sprawia moim zdaniem, iż ten poziom staje się trochę bardziej niepokojący. Aby dostać się w to miejsce, musisz po prostu znowuklipować się z rzeczywistości, natomiast aby stąd wyjść, musisz nauczyć się znowuklipować samemu i znowuklipować się z tego miejsca, ewentualnie pójść i znaleźć pokój znany jako Manila Room, gdzie nie ma praktycznie nic, poza ewentualnymi notatkami od Meg, które możesz sobie poczytać, co może nauczyć cię znowuklipowania, bądź ewentualnie spotkać innego wędrowca i z nim porozmawiać. I myślę, że na temat poziomu zerowego można powiedzieć jeszcze dużo rzeczy, jednak zdaje się, że zrobiłem to całkiem w porządku w tamtym filmie, zatem po prostu szybciutko przejdźmy do poziomu pierwszego, żeby mieć już te 3 poziomy za sobą. Poziom pierwszy, magazyn. Skala trudności. Tak, tak, skala trudności to jest chyba idealne tłumaczenie. Albo nie? Nie wiem. Pewnie ktoś zrobi to lepiej. Skala trudności przetrwania sklasyfikowana jako pierwsza.
Poziom pierwszy stanowi coś na wzór gigantycznego magazynu. Tutaj, w odróżnieniu do poziomu zerowego, istnieje faktyczna woda, jest tutaj dopływ wody, która jest już zdatna do wypicia. Ponadto istnieje też tutaj elektryczność, zatem jest to całkiem przyjazny poziom dla nowych zwiedzających. Składa się z wielu krętych korytarzy, odosobnionych pomieszczeń, wind, klatek schodowych. Zatem trochę ciężko będzie się tu nie zgubić. Co jakiś czas losowo pojawiać się i znikać będą skrzynie z różnymi zapasami, takimi jak prowiant, woda migdałowa, środki medyczne, bądź będą zawierały dużo głupsze rzeczy jak żywe myszy albo kredki. Na co to komu? Nie wiem. Pojawiać się i znikać, ewentualnie jakkolwiek przekształcać będą się również rysunki, które od czasu do czasu będą widoczne na ścianach. Ponadto warto wiedzieć, iż centrum, The Hub, o którym wspominałem w poprzednim odcinku o Backrooms o poziomie 188, jest właśnie dostępny na poziomie pierwszym, to tam jest lokalizowany. Ponadto znajduje się tu pierwsza baza MEG, tak zwana baza Alpha. Jest lokalizowana w pobliżu wejścia do tego poziomu i jest silnie strzeżona. Ponadto znajdziesz tutaj także twierdzę BNTG, tak zwaną Trader's Keep. BNTG jest w rzeczywistości Narodową Grupą Handlową Zaplecza. Kiedyś zrobię na ich temat oddzielny film, ale to jak mi się zachce. Jest to zamieszkany przez 415 osób kompleks przypominający miasteczko. Jest to miejsce, gdzie faktycznie będziesz mógł doświadczyć jakiejś w cudzysłowie normalności. Co więcej, uzupełnisz zapasy, a sama grupa handlowa jest mocno zaprzyjaźniona z Demek. Mają sztamę jak kluby miejskie w piłce nożnej. Ostatnią tego typu placówką obecną na poziomie pierwszym jest Tom's Diner. Jest to jadłodajnia prowadzona przez Toma właśnie, który jeszcze przed znoklipowaniem się do Backrooms był kucharzem. Teraz prowadzi knajpę w Backrooms, gdzie oczywiście sprzedaje jedzonko i dodatkowo jest... uciekło mi słowo. Jest wyposażany w jedzonko przez BNTG. Dla wielu stanowi to także miejsce spotkań towarzyskich. Teraz szybciutko przejdźmy do poziomu drugiego, który lubię nazywać piwnicą. Poziom drugi jest ostatnim z trzech poziomów, do których prawdopodobnie trafisz po znoklipowaniu się z rzeczywistości. Jest to dosłownie piwnica, a dokładniej mówiąc dosłownie labirynt słabo oświetlonych korytarzy, zewsząd wypełnionych rurami. Uważam, że poziom ten wystarczająco dobrze opisałem w filmie, w którym opowiedziałem o trzech pierwszych poziomach Backrooms, więc teraz dodam tylko kilka rzeczy, o których nie powiedziałem wtedy. Mianowicie w kwestii ugrupowań zamieszkujących ten poziom istnieje tutaj grupa tak zwanych ocalałych. Nie surów z DBD, spokojnie. Dwighta tu nie ma. Jest to grupa składająca się z 29 osób. Są kierowani przez niejakiego Austina. W zasadzie ich główną profesją jest po prostu zwiedzanie tego poziomu i warto tu również powiedzieć, iż jest to właśnie ta grupa, która jako pierwsza ten poziom odkryła. Ponadto znajduje się także przestrzeń biurowa EL3A. Jest to nic więcej jak kolejny posterunek BNTG. Mając to za sobą, uważam, iż możemy przejść do głównego dania tego odcinka, czyli rozpocząć od poziomu trzeciego. Skala trudności przetrwania tego poziomu została sklasyfikowana jako czwarta, zatem jest on niebezpieczny, niezabezpieczony, a prawdopodobieństwo spotkania jakiegoś stwora na tym poziomie jest średnie. Dobra, tutaj mundar z przeszłości. Trochę to spartaczyłem, niech będzie, że jest tutaj średnia ilość jednostek. I kiedy na przestrzeni całego tego filmu będę mówił o ilości jednostek, to... Kiedy mówię o tym w dziwny sposób, to głównie chodzi mi o to, że albo jest ich mało, albo jest ich dużo, albo jest ich średnia ilość. Wybaczcie. Poziom trzeci Backrooms jest takim jakby poziomem zerowym na sterydach, ponieważ ponownie jest to całe mnóstwo zapętlonych, ciemnych korytarzy, które zdziebko mają strukturę licealnej szatni. Dosłownie. Wiecie, klatki, izolatki, woda kapiąca z sufitu. Jest tu zimno, wilgotno, jest echo i co jakiś czas przechodzi tędy woźny. Dla swoich spraw. Jednak odstawmy żart na bok, chociaż uważam, że to porównanie jest całkiem trafne. Korytarze, które są jakby jedną z głównych części tego poziomu, są niekiedy naprawdę wąskie, więc niektórzy ocalali muszą się niekiedy przeczołgiwać, żeby przejść dalej. Podłoga jest tutaj wykonana z twardej, wielkiej płyty, natomiast ściany są ceglane. W niektórych pomieszczeniach znajduje się maszyneria, która pracuje bardzo głośno, co jest tutaj takim sterydziarskim odpowiednikiem światełek z poziomu zerowego. Mówiłem, to jest poziom zerowy na sterydach. Co więcej, jest to jeden z największych poziomów w całym Backrooms, ponieważ liczy sobie ponad 350 milionów mil kwadratowych. Zatem zgubienie się tutaj jest wielce prawdopodobne, natomiast spotkanie jakiegoś innego wędrowcy, który by ci pomógł, jest już raczej graniczne z cudem. Czy jak to się nam powinno mówić? Nie wiem, nie pamiętam.
Niekiedy przejście dalej będzie niemożliwe, ponieważ niektóre korytarze są zagrodzone przez te więzienne kraty, przez które dosłownie nie da się przebić, ponieważ nie ulegną one zniszczeniu. Co więcej, obszar w pobliżu takiej właśnie kraty jest określany jako najgorsze miejsce na całym poziomie, ponieważ wędrowcy mówili, że czuli w pobliżu niego dyskomfort, niepokój, a czasem nawet widzieli gdzieś tutaj w pobliżu jakiegoś ziomka, który się im przypatrywał. Coś jak to. No nie wiem, zostawmy ten drażliwy temat. Musisz również wiedzieć, iż rurami rozmieszczonymi na tym poziomie płynie jakiś czarny szlam, który jest wysoce trujący. Dotknięcie go spowoduje na twoim ciele oparzenia trzeciego stopnia, więc no wiesz. Tak naprawdę o tym poziomie można by mówić bardzo długo, jednak wydaje mi się być dość nudny, więc teraz troszeczkę się pośpieszymy. Musisz na pewno wiedzieć, iż poziom trzeci jest miejscem, gdzie sygnał Wi-Fi w Backrooms, tak, bo Backrooms ma swoje Wi-Fi, jest największy. Co może się wydać dość komfortowe, ponieważ zaopatrzysz się tutaj także w broń i prowiant. Temperatura na tym poziomie waha się od 18 do 33 stopni Celsjusza. Wiem, bo mierzyłem. Lecz niekiedy może to wręcz podskoczyć do ponad 57 stopni Celsjusza, więc należy uważać. Względem bytów, które możesz tu spotkać, jest ich całkiem sporo, począwszy od houndsów, przez złodziei skór, aż po facelingów czy smilersów. Wszystkich macie teraz tutaj na ekranie, z tymi ostatnimi na czele, ponieważ czają się praktycznie wszędzie, więc uważaj. Co więcej, musisz zapamiętać, iż byty obecne na tym konkretnym poziomie zachowują się dużo bardziej agresywnie względem swoich kolegów z innych poziomów. A co do ewentualnych baz tutaj obecnych, do dyspozycji masz przykładowo bazę Mech, bazę Gamma zamieszkaną przez około 300 ludzi. Istnieje tu również kolejna baza BNTG licząca około 150 osób. Ponadto spotkasz tutaj także grupę zwaną zwolennikami Jerego, Niebieskie Zbawienie, która ma 15 członków. Lecz oni są niezwykle niebezpieczni, więc trzymaj się na dystans. Ponadto istnieje tutaj społeczność zamaskowanych dziewcząt, tylko że jest to bardziej mit, niżeli faktycznie żyjąca społeczność. Ponadto znajdzie się tutaj jedna baza UEC, Base Scylla. Jednak liczba osób zamieszkujących tę placówkę nie jest znana i to tyle względem poziomu trzeciego. Przejdźmy już na ten czwarty, który jest o niebo ciekawszy. Dostaniesz się tam za pomocą windy, którą tam wjedziesz, więc spokojnie. Poziom czwarty. Opuszczone biuro. Skala trudności przetrwania sklasyfikowana jako 1, więc w skrócie jest bardzo bezpieczny. Poziom ten w zasadzie traktowany jest jako główne źródło wody migdałowej w całym Backrooms. Sam w sobie stanowi zupełnie pusty, dosłownie, pusty biurowiec. Oczywiście poza jakąś przestrzenią biurową są tutaj także klatki schodowe, korytarze i cała reszta. Rzecz jasna, znajdują się tutaj okna, z czego część jest nieaktywna, natomiast ta, która ma jakieś dziwne źródło światła, w rzeczywistości ziomeczkiem oknem, czyli tym skurczysynem, na którego najeżdżałem w poprzednich filmach. W sensie, podchodzisz do niego, a ten wciąga cię do środka i robi coś niefajnego. Okno pułapki. To jest idealne określenie. Byty, które możesz spotkać na tym poziomie, to m.in. Hansy, czy te dziwne określone mianem Duelers. Niektórzy wspominają także o występowaniu tutaj Smilersów. Tak jak wspomniałem, jest to główne źródło wody migdałowej, tak więc znajduje się tutaj pełno automatów czy fontan, gdzie zasoby wody wydają się nie kończyć. Co więcej, jest to chyba najlepsze miejsce w całym Backrooms, albo może jedno z najlepszych. Bowiem przychodzi tutaj masa ludzi, możesz tutaj spotkać wielu wędrowców, a co więcej, znajdują się tutaj popularne bazy, takie jak baza Mech, Omega. Jest to druga najważniejsza baza Mech w całym Backrooms. Poza tym zlokalizowany jest tutaj kult, znany jako Amor Incrementum, ale dziwna nazwa, oni też są dziwni. Składa się z 10 osób i wszyscy czczą rolnictwo. Co więcej, hodują jakieś tam rośliny, tylko że to nie są rośliny, a grzyb. Po prostu dziwni ludzie. Poza tym znajduje się tutaj grupa TBD, składająca się z 6 osób. Wszyscy są bardzo agresywnie nastawieni i handlują jakimiś śmieciami, których lepiej nie tykać, więc zostawmy ten drażliwy temat. Natomiast, aby wyjść z poziomu czwartego, co nie mam pojęcia dlaczego chciałbyś zrobić, bo tu jest idealnie, musisz po prostu wezwać windę i zjechać na poziom piąty bądź szósty. Poziom piąty, Hotel Terroru. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako 2, czyli niebezpieczny, zabezpieczony, a liczba jednostek do spotkania jest bardzo niska. Jak sugeruje nazwa tego poziomu, jest to hotel terroru.
To znaczy, jak zwykle w Backrooms jest to nieskończony, olbrzymi, ogromny hotel z imponującą ilością pokoi i korytarzy. Sam hotel mocno przypomina budowlę z lat 30. XX wieku, natomiast umeblowanie jest dosłownie wyrwane z lat 20. XX wieku. Poziom dzieli się na kilka części, z czego trzy są bardzo łatwo dostępne. Jest to główny korytarz, pokoje mieszkalne czy kotłownia. Pokoje mieszkalne. Beverly Rooms tak naprawdę chyba nie ma jakiegoś jasnego tłumaczenia na język polski, więc kij, już tak to nazywałem, to niech tak będzie. Natomiast na ścianach znajdują się ozdoby z początku XX wieku. Poziom jest o tyle specyficznym miejscem, że praktycznie nie gromadzi się tutaj kurz ani żaden brud. W zasadzie w ogóle się nie gromadzi, ponieważ poziom w jakiś sposób jest w stanie się sam posprzątać. No albo istnieje tutaj jakiś pan Tadek, który chodzi wszędzie jak nikt nie patrzy i sprząta. Nie wiem. Chodząc po tym miejscu towarzyszyć będzie ci muzyka jazzowa, która będzie odgrywana z tych starych gramofonów porozmieszczanych po całym poziomie. Ewentualnie usłyszysz bardzo ciche szepty bądź odgłosy bawiących się ludzi. Niektórzy wędrowcy zgłaszali, iż niekiedy byli dotykani przez kogoś po ramieniu, jednak tak naprawdę nikogo za nimi nie było. Co więcej, na ścianach są zawieszone portrety, a osoby na nich uwiecznione za każdym razem będą patrzeć się wprost w ciebie, co jest w sumie dość niepokojące. Pierwszą częścią poziomu jest właśnie wspomniany hol, który jest po prostu holem, zdomionymi ścianami, pochodniami, które tak naprawdę są elektryczne i wydają ten sam dźwięk, który wydają żarówki na poziomie zerowym. Wiecie, brzęczenie już kiw to. Podłogę zdobi czerwony dywan i to w sumie tyle z takich bardziej interesujących rzeczy, no może poza starodawnymi windami. Beverly Rooms to tak naprawdę nie pokoiki mieszkalne, ha, widzisz, sprankowałem cię. Jest tak naprawdę olbrzymią salą balową, bankietową, czy jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest bardzo ładna. Jest to tak jakby centralna część całego poziomu. Ostatnia, czyli kotłownia, to po prostu kotłownia, tak? Bardzo łatwo się tam dostać i w zasadzie to taki poziom drugi, tylko że nie. Wiecie, rury na suficie, rury wokoło, generalnie klaustrofobia, jest tu całkiem ciepło, wszystko jest zagracone i generalnie nic ciekawego. Niektórzy mówią również o czwartej części, tak naprawdę nikt nie wie, jak ona wygląda i jest ona określona mianem Lobby Rooms. Niestety na temat tego poziomu nie wiadomo zbyt wiele, ponieważ osoby, które stamtąd wróciły, zapytane o wygląd tego miejsca czy jego położenie, odpowiadały zwyczajnie: nie powinieneś tego wiedzieć. Co więcej, po kilku tygodniach przebywania w tym miejscu cała twoja pamięć na jego temat wyparuje, więc Meg w tej chwili bada to miejsce, żebyśmy dowiedzieli się na jego temat czegoś więcej. Tak naprawdę nie przebywają tutaj regularne jednostki ze świata Backrooms poza ćmami śmierci. Natomiast istnieje tutaj kilka, powiedzmy, że całkiem interesujących placówek. Jedna baza Meg, która się pod to nie podpisuje, istnieje tutaj przytulny hotel, czyli miejsce, które zwyczajnie jest usługą hotelową, gdzie możesz się przespać. Istnieje tu również zamknięta grupa The Originals, do której na pewno się nie dostaniesz, ponieważ mogą do niej należeć jedynie osoby, które odwiedziły Backrooms w XIV wieku. Na ten moment żyje dokładnie 31 takowych szczęśliwców. Istnieje tu również jeszcze jedna niezbyt oryginalna grupa, czyli Społeczeństwo Zagubionej Hali. Tak, ta nazwa jest tak dobra jak Mondarix. Co ty mordo, to się inaczej czyta. Dobra, wiecie co, zostawmy ten poziom i z niego wyjdźmy, przejdźmy do szóstego. Żeby to zrobić, musisz cofnąć się na poziom czwarty i wyjść starą klatką schodową, ewentualnie cofnąć się na poziom trzeci i zjechać windą. Poziom szósty jest naprawdę interesujący. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako nierozstrzygnięta. Zatem nie do końca wiadomo, jak bezpiecznie tutaj jest, a sam poziom jest niezabezpieczony. Poziom jest po prostu ciemny i nie ma absolutnie żadnej możliwości, aby go rozjaśnić. Jakiekolwiek latarki czy inne źródła światła tutaj po prostu nie działają. Z tego co wiadomo, składa się z sieci korytarzy, ściany na tym poziomie są metalowe, natomiast schody czy podłoga składają się z cegieł. Tak naprawdę nieznany jest rozmiar tego poziomu, bo jest tak ciemno, że absolutnie nic nie widać. Nie wiadomo także, czy istnieją tutaj jakiekolwiek byty, czy być może poziom jest na tyle bezpieczny, że nie występuje tutaj nic, chociaż co niektórzy wspominali o zobaczeniu tutaj Smilersów, chociaż jest to poniekąd uznawane za halucynację. Zatem w skrócie, jesteś w ciemnej dupie i nie widzisz dosłownie nic. Nawet jeżeli koło ciebie przychodziłby jakikolwiek inny ocalały, to go nie zauważysz, bo tu jest tak ciemno. Wielu ludzi eksplorujących Backrooms uważa, iż jest to jeden z najniebezpieczniejszych poziomów, a co więcej, wielu wędrowców, którzy tu zaglądają, zwyczajnie stąd już nie wychodzą, tylko gdzieś tam znikają. Zatem zostawmy już ten poziom, bo się trochę za ciemno zrobiło i przejdźmy głębiej do poziomu siódmego, do którego dostaniesz się pod pewnym warunkiem. Mianowicie istnieje tutaj pewna szansa, iż przechodząc koło ściany zostaniesz zgliczowany i przeniesiesz się do poziomu siódmego. Tak, to jest dziwne. Ewentualnie po prostu znowu klipujesz się.
przy losowej ścianie. No, ewentualnie gdzieniegdzie pojawią się drzwi. To jest jedyna szansa. Poziom 7, tak zwana talasofobia. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako 4 i już nie będę tego objaśniał, bo już to słyszeliście. Poziom 7 jest czymś na wzór takiej granicy, którą każdy musi przejść w celu zwiedzenia poziomu 8 i 9. Co akurat zrobiło bardzo niewielu wędrowców. Poziom 7 dzieli się na dwa obszary. Pierwszy to obszar wejściowy, natomiast drugi to obszar główny. Cały poziom jest czymś na wzór ogromnego oceanu, który jest niezwykle głęboki. Tak naprawdę nie ma tutaj jakiegokolwiek źródła światła, ba, nawet nie widać tutaj słońca, a najjaśniejszy jest właśnie obszar wejściowy. Poziom dzieli się na kilka, w cudzysłowie, podpoziomów, jednak nie takich, o jakich myślicie, a bardziej części tego właśnie oceanu. Im głębiej schodzisz, tym przechodzisz przez kolejne części. Im głębiej wejdziesz, tym robi się coraz ciemniej i coraz zimniej. Natomiast zacznijmy od początku, czyli od obszaru wejściowego. Jest to mianowicie umeblowany pokój. Jest on obrócony horyzontalnie, a tuż pod tobą znajdować się będzie woda, a także słabo widoczna dziura, która będzie cię wciągać w dół. Musisz tutaj pamiętać, iż grawitacja na tym poziomie działa w dość dziwny sposób. W obszarze wejściowym przyciąganie jest dużo silniejsze niż na ziemi, więc szybciutko wciągnie cię pod wodę. I tutaj możemy przejść do głównej strefy. Głównego obszaru, jak to woli. Czyli gigantycznego oceanu rozłożonego na kilka, w cudzysłowie, podpoziomów, jak wspomniałem wcześniej. Tutaj z kolei grawitacja także działa jakoś inaczej. Pierwsza część obszaru głównego to właśnie ta wspomniana najjaśniejsza, gdzie znajdą się okazjonalne wyspy ze skał. Znajduje się ona 4,5 metra pod obszarem wejściowym. Jest to także część zwana strefą światła dziennego. Następna część tego obszaru to tak zwana strefa zmierzchu. I tutaj wszędzie roi się od kości. Dziwnych, humanoidalnych kości. W zasadzie w większości wydają się być to szkielety ludzkie, które jednak mają pewne dość specyficzne cechy, takie jak ostre uzębienie czy brak oczodołów. Im głębiej będziesz schodzić, tym ciśnienie będzie coraz silniejsze. Kolejną strefą jest strefa północy. Znajduje się około 6 km w dół od wejścia. I w zasadzie jest to jedno wielkie cmentarzysko, bo jedyne co tutaj znajdziesz to jeszcze więcej kości. Kolejną, ostatnią i co więcej niezbadaną częścią tego poziomu jest otchłań. Zwyczajnie uznano, iż jest on zbyt niebezpiecznym obszarem, by go eksplorować, a rekord czasu przebytego w tym miejscu to minuta i 45 sekund. Tak naprawdę nie wiadomo o tym poziomie zbyt wiele, poza tym, że jest tutaj całkiem dużo skał, a także przesiaduje tutaj pewien naprawdę niebezpieczny stwór, tak zwana rzecz z poziomu 7. I tak, jest to niewykrywalny, niesamowicie szybki i silny skurczysyn, którego najlepiej opiszę wam to zdjęcie. Chyba na tym zakończę, bo jeszcze będziecie się bać czy coś. Rzekomo w tej okolicy ma też znajdować się przejście do poziomu 8. Dokładna głębokość poziomu 7 nie jest do końca znana, natomiast spekuluje się, iż podłoże na samym dnie stanowi dywan. To w sumie tyle co do tego poziomu, może poza faktem, iż istnieje tutaj jedna jakaś tam baza, gdzie istnieje od czterech... Co ja gadam? Istnieje tutaj pewna baza, tak zwany Fort Surrender, gdzie żyje od 4 do 9 osób, jednak wszyscy są niezwykle wrogo nastawieni. Aby dostać się na następny poziom, musisz, tak jak wspomniałem wcześniej, dostać się do otchłani, a stamtąd odnaleźć przejście do poziomu 8, które będzie czymś na wzór jaskini. Poziom 8, skala trudności przetrwania 5. Niebezpieczny, niezabezpieczony i roi się tutaj od wielu, wielu niebezpiecznych bytów. W skrócie jest to jaskinia, albo nieskończona jaskinia, albo nieskończona sieć jaskiń z wszechobecnymi klifami i przepaściami. Jest tu bardzo wilgotno i roi się tutaj od wody migdałowej, która kapie z sufitu wszędzie. No nie, nieźle, sufit w jaskini. Rzecz jasna, na ścianach znajdują się stalagmity i stalaktyty. Gdzieniegdzie znajdzie się okazjonalna roślinność czy baseny wody migdałowej, która jednak nie będzie zdatna do picia, bo będzie miała za dużo minerałów. Są tu także baseny wypełnione substancją podobną do smoły, z której jeżeli będziesz wystarczająco blisko, wyjdzie ręka, która spróbuje wciągnąć się do środka. A skoro już dotykamy takiego tematu, na tym poziomie znajduje się dosłownie od groma bytów czy stworów, które ciężko będzie mi wymienić, więc większość z nich macie teraz na ekranie, albo nawet wszystkie. Od Smilersów przez Facelingi aż po
trochę bardziej egzotyczne byty. Warto tu również wspomnieć o tak zwanych pajęczakach poziomu 8, czyli w skrócie olbrzymich pająkach, których ugryzienie jest trujące. Znajduje się tutaj jedna baza mech, tak zwane Mech Cave Raiders, która ma w tej chwili 54 mieszkańców. Ponadto istniało tutaj kiedyś miasto znane jako Kavragost, które zamieszkane było przez dziwne humanoidalne stworzenia, a dokładniej przez 78 takowych osobników. Żyli gdzieś w głębszych miejscach tego poziomu i korzystali z bardzo prymitywnych narzędzi. Ludzie nie byli przez nich mile widziani, mimo faktu, iż człowiek był ich przywódcą. Sam lud w tajemniczy sposób zniknął, dosłownie rozpłynął się w powietrzu, pozostawiając po sobie jedynie miejsce, gdzie niegdyś żyli. Warto tu również wspomnieć, iż jeżeli już znajdziesz się w tym miejscu, pamiętaj, że znajdują się tutaj także rudy żelaza, złota i tak dalej, więc pamiętaj, żeby wziąć ze sobą kilof i łopatę. To ci bardzo pomoże. Aby wyjść z tego poziomu i dostać się na następny, czyli do poziomu 9, musisz, tutaj cytat, spaść przez podłogę, przez ściany, bądź przez dach. Pozostawię to wam do własnej interpretacji, tak będzie najlepiej. Wiecie co? Tak zrobimy. I takim oto akcentem dochodzimy do poziomu 9. Skala trudności przetrwania sklasyfikowana jako 5. Niebezpieczny, niezabezpieczony, już wspominałem to wiele razy, roi się tutaj od niebezpiecznych bytów. Tak jest. Przedmieście. Tak jak wspomniałem, jest to po prostu nieskończone przedmieście składające się z wielu krzyżujących się ze sobą uliczek. Panuje tutaj wieczna noc, każdy domek będzie troszeczkę różnił się od jakiegoś innego, aczkolwiek wedle pewnej relacji istnieją tutaj dwa domy wyglądające identycznie, które są złączone. I nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego, ale tutaj jest to dziwne. Rafciu jest groźny. Wszystkie domki wyglądają normalne, niektóre są puste, natomiast inne są w pełni umeblowane. Więc w zasadzie w tej krainie wiecznego This and Vanished z prawdziwego życia mógłbyś nawet zamieszkać, gdyby nie fakt, iż nie działa tutaj elektryczność. Przynajmniej w samych domkach. Co więcej, każdy budynek znajdujący się na przedmieściu będzie posiadał podwórko, które także zdaje się być w pełni wyposażone w podwórkowe rzeczy. Tak wiem, to brzmi kijowo. Takie jak grille, domki dla dzieci czy piłki. Niekiedy może tu dojść do pewnych anomalii, kiedy jeden dom zespełni się w środku drugiego, co brzmi na tyle dziwnie, że chciałbym to zobaczyć. Nie wiedzieć czemu. Teraz na ekranie wyświetla się liczba osób obecnych na tym poziomie. Jakich osób? Teraz na ekranie wyświetlają się wszelkie byty obecne na tym poziomie, tak, właśnie tak miałem to powiedzieć, aczkolwiek istnieje tutaj także kilka innych, ekskluzywnie przypisanych do tego właśnie, między innymi monitoring osiedlowy. Znaczy dosłownie bez jakiejkolwiek beki ja mógłbym to tak przetłumaczyć. Neighborhood Watch, monitoring osiedlowy. Przecież to jest idealne dla polskich warunków. Obserwator, no ponownie, monitoring osiedlowy, jeszcze raz. Czy niejaki zmasakrowany, demangled, czyli ten, którego raczej na 100% nie chciałbyś spotkać. Ponadto zaraz obok monitoringu osiedlowego znajdzie się tutaj też jakaś głowa osiedlowa, czy coś koło tego, gościu, który ma władzę nad całym osiedlem. Jest to tutaj w formie gigantycznego oka, gigantycznej gałki ocznej. Jest to gatunek niezwykle agresywny. Zatem pamiętaj, że wziąć ze sobą gaz pieprzowy. Popsikasz na takiego i od razu pójdzie w drugą stronę. W zasadzie nie istnieją tutaj jakieś oficjalne bazy, natomiast nieoficjalnie faktycznie są tutaj społeczności ludzkie, które w zasadzie wędrują po poziomie i sporadycznie zamieszkują tutejsze domki. Zatem chyba przyjaźnie. Takie kluby osiedlowe, ewentualnie osiedlowy klub wędkarski albo gang będący jedną konkretną klatką w bloku, która nie lubi klatki sąsiedzkiej. Droga wyjścia z tego poziomu jest dość prosta. Mianowicie musisz wyjść na ulicę i podążać za znakami drogowymi, które doprowadzą cię do poziomu 11. Jednak pamiętaj, iż ulice na tym poziomie są niezwykle niebezpieczne. No to jest tu mnóstwo innych dróg wyjścia, które doprowadzą cię na przykład do poziomu 53, 283. Przykładowo możesz wbić się do pierwszego lepszego domu i od razu zostać przeniesionym do poziomu 53. Albo wbić na pierwsze lepsze podwórko i stamtąd dostać się do poziomu 9.1, którego nie chcę teraz omawiać, albo na poziom 10. Ale czy tak naprawdę chciałbyś się tam dostać? No ja bym ci w tej chwili nie radził, bo tutaj kończymy ten odcinek i nie powiem ci, co jest na poziomie 10. Musisz poczekać do na przykład kolejnego filmu, gdzie byśmy sobie przeanalizowali kolejne 10 poziomów Backrooms, jak mi się kiedyś zachce. Moi drodzy, ja bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Jak wam się spodobał, zostawcie pod nim kciuka w górę. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów. A także suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, żeby kanał mógł się dalej fajnie rozwijać. Dziękuję serdecznie wszystkim za 140 000 subskrypcji na tym kanale. I lecimy po 150 000 do
końca roku szkolnego. Zachęcam również wszystkich do obejrzenia moich poprzednich filmów, a także wyczekiwania tych następnych. Wpadajcie na mojego Instagrama, tak szczególnie tam zapraszam. TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem ja się żegnam, bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego niuka wam wszystkim. Cześć!